Dziś wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków w związku z pandemią Dzień Strażaka, świętowano skromnie. W katedrze warszawsko-praskiej przy relikwiach świętego Floriana modlono się dziś w intencji wszystkich strażaków. W południe minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak oraz prezes zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak złożyli wieńce pod pomnikiem nieznanego żołnierza w Warszawie. W Polsce jest ponad 700 tysięcy strażaków państwowych i ochotniczych jednostek Straży Pożarnej. To właśnie ta służba cieszy się największym zaufaniem społecznym spośród wszystkich grup zawodowych. Strażakom ufa 97% Polaków. Strażacy nie tylko gaszą pożary, spieszą też na ratunek ofiarom różnych wypadków. Usuwają szkody wyrządzone przez żywioły, neutralizują skutki katastrof chemicznych. Wreszcie w czasie pandemii pomagają chorym i osobom na kwarantannie. Dowożą również osoby starsze do punktów szczepień.